No i jak tutaj jest pięknie. Rzeczywiście to było to miejsce, gdzie Maryja oczekiwała na Jezusa, który szedł z Sydonu. Tutaj schodzimy do groty, gdzie za chwilę będzie msza święta. Będzie pochwalony Najświętszy Sakrament, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomiędzy Tyrem a Sydonem jest grota Matki Bożej Oczekującej. Tutaj jest oryginalna ikona ukazująca Maryję, która trzyma dzieciątko. I tak naprawdę ona trzymała Jezusa przez całe życie. Ona była z Nim. I tu właśnie oczekiwała Go, kiedy wracał z Sydonu. Maryja była niejako tą, która szła za Jezusem, ale w cieniu. Ja Bogu dziękuję, żeśmy tutaj mogli dzisiaj dojść, kiedy przeżywamy inaugurację pontyfikatu świętego Jana Pawła II. On tutaj był. On tutaj jest tak bardzo jakby czczony poprzez to dobro, które pozostawił w Libanie. To tutaj, na tym terenie, Jezus uzdrowił dziecko Syrofenicjankę, córkę, która była opętana. Jezus nie chciał tego uczynić, ponieważ mówi, że jest dla Żydów, jest dla swego narodu. A ona mówi, że ich szczenięta jedzą to, co spadnie ze stołu ich panów. Dlatego pochwalił jej wiarę i powiedział, idź, twoja córka jest uzdrowiona. Bogu dziękujemy, że tutaj, w tej grocie, mogliśmy dzisiaj mieć mszę świętą. W grocie, gdzie był i Jezus, i Maryja. I dlatego ta ziemia święta, chociaż tutaj 100 kilometrów jest do Jerozolimy, jest dalej i tutaj, ponieważ Jezus kroczył tymi drogami. On tutaj był, On tutaj się modlił, On błogosławił. On także uświęcał te miejsca pogańskie, które dzisiaj są tak bardzo, bardzo chrześcijańskie. Napełnieni mocą Ducha Świętego wychodzimy z tej groty uświęconej obecnością Maryi i Jezusa. Tu jest właśnie ta grota, gdzieśmy mogli odprawić mszę świętą, a ponad grotą jest ogromny kościół budowany praktycznie przez cały XX wiek. Kościół niewykończony jeszcze. Kościół, który jest naznaczony pięknym mozaik. Tutaj na zewnątrz widzimy właśnie Maryję, która oczekuje Jezusa. Zobaczymy wnętrze teraz tej przepięknej świątyni, pełnej mozaik, jeszcze niedokończonej. W środku wciąż trwają prace, brakuje funduszy. Witaj nas tutaj. Piękny symbol ruchu Światło-Życie. Fos Zoe. I mozaiki Chrystusa Pantokratora i Maryi Oczekującej. A z tyłu zauważmy mozaiki ukazujące życie Jezusa i Maryi oraz patriarcha, a tutaj Jan Paweł II. Dzisiaj 22 października, dzień inauguracji pontyfikatu św. Jana Pawła II. Teraz idziemy pod ogromną figurę Maryi, która patrzy i na Sydon, i na Tyr, i na basen Morza Śródziemnego. Idąc do figury, widzimy piękne mozaiki świętego ojca Szarbela, świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. Tutaj święta Matka Teresa z Kalkuty. Tutaj święta Rita. Także ci święci wciąż nam towarzyszą. Tutaj sanktuarium Matki Bożej Oczekującej. 29 metrów wysoki cokół i figura Maryi 8-metrowa. Wchodząc do środka sanktuarium, widzimy przepiękny obraz, który ukazuje nam Jezusa, który uzdrawia córkę, opętaną córkę Syrofenicjanki. Maria tutaj oczekiwała, ponieważ Żydówce nie wolno było wejść do miasta pogańskiego, gdzie Jezus przebywał i dlatego tutaj Go oczekiwała. 12. stacja, tutaj wykonana przez Libańczyków, jest poświęcona Janowi Pawłowi II, naszemu świętemu, który powiedział tutaj, na tym miejscu, w Libanie będąc, że Liban jest dobrą wiadomością dla świata. Rzeczywiście Liban pokazuje, jak żyć pięknie w różnorodności. Święty Janie Pawle II, módl się za nami.